żeby było wiadomo, o co chodzi. Hen od schodu, krok za krokiem, patrząc w niebo śmiałym wzrokiem, idą, idą trzej mężowie, idą trzej astronomowie, idą z wielkim teleskopem. I przyrządy mają liczne, tablice astronomiczne, trzytomowy atlas nieba, słowem wszystko, co potrzeba, by niebieskie badać ciała. Meteoryt to jak strzała, mam ją odległym bławicę. Wczoraj, gdy zaszli w piwnicę, dziwny obiekt zobaczyli. Przedziwne jest odkrycie. Pewnie są tej właśnie gwiazdy szukali przez całe życie. Teraz żaden z nich nie uśnie, więc noc w noc niezmordowanie zawziętą toczą dyskusję. Kreślą trójkąty sferyczne, czynią skomplikowane obliczenia astronomiczne. Pierwszy mówi: wynik tej funkcji wskazuje, że o koniunkcji może być tu tylko mowa. Ale skąd? To supernowa! Drugi na to głośno krzyczy. Liczy coś tam jeszcze trzeci, może mówi do nich: dzieci, to nie gwiazda, nie planeta, wszystko jasne, to kometa. Koniec końców tak stwierdzili, kłótnie ich brzmią idiotycznie. Więc nic nie pozostaje, gwiazdę sprawdzić empirycznie. Nie czekając ani chwili, w jej tą stronę wyruszyli. Idą tak rok drugi, trzeci, gwiazda wciąż przed nimi świeci. Dziwi się im więc jedno, że tak idą. Tamten się już gdzieś dorobił, coś tam sprzedał, to zarobił, kupił dom i nową Mazdę. Jedno nad wszystkimi niebo, oni jedni widzą gwiazdę. Po trzech latach nagle patrzą, czy tak się im tylko zdaje. Gwiazda bowiem najwyraźniej nad pewnym Betlejem staje. Mogli się tam wprost skierować, lecz nie poszli, jaka szkoda. Mając względy na urzędy, zaszli najpierw do Heroda. Mówią: bądźże naszym dobrodziejem, cóż to świeci nad Betlejem? Czy to gwiazda, czy planeta, supernowa, czy kometa? Herod na to rzecze skrycie: błędne wasze wszystkie wnioski. Wisi bowiem na orbicie szpiegowski satelita stacjonarny. Nie spuszczę z oczu tej wioski, tam się skrywa król żydowski, albo ze mnie tyran marny. Satelity tej dostrzegę, każdą muchę i stonogę, tylko jego wciąż nie widzę, jego znaleźć wciąż nie mogę. Poszli więc astronomowie do Betlejem. Do drzwi pierwszych zastukali, a tam Maryja z Józefem i dzieciątko Boga chwali. Jaki morał? Wielką siłę ma nauka, nawet jeśli się nie znajdzie tego, czego się w niej szuka. Drugi morał na ten temat: nie pomoże satelita, nie zobaczy nigdy Boga, kto sam Boga w sercu nie ma. Trzeci morał sam się powie: hej, górą, astronomowie.